bardzo miło prosić Państwa w Wolnogrodzie pierwszy raz, no chyba drugi albo trzeci. Cieszymy się, że w końcu znowu tu jesteśmy. Tym bardziej, że mój kolega z kabaretu, taki Mikołaj, miał kiedyś dziewczynę z Wolnogrodzia. Ważnie. No, niestety później się od niej żona dowiedziała. Dobra. Jesteśmy niestety tutaj bardzo krótko. Robert nawet przeleciał tutaj przebieg, Robert Górski, więc znamy tylko publiczność wolbromską bardziej niż sam Wolbrom i jest publiczność nie do przecenienia. Wspaniała i super tam się tutaj gra. Wydawało mi się, że jesteśmy już trzeci raz, ale jesteśmy dopiero drugi. Nic nie stoi na przeszkodzie, na pewno będziecie trzeci, obiecuję. No właśnie, zapraszajcie nas Państwo i przychodźcie na nasze występy, wtedy będziemy. Nie, może mi da, skąd jesteśmy? To jest wielka firma, można tak powiedzieć. To wspaniale, że tutaj w Wolbromiu przy pełnej sali ten kabaret wystąpił, że całe przedstawienie trwało ponad 2 godziny. Chyba 3 razy bisowali. Myślę, że publiczność, ja sam osobiście też, no, bawiłem się po prostu świetnie. Sądzę, że każdy, kto tego piątkowego wieczora przyszedł tutaj przed tą scenę, na pewno uważa, że nie był to czas stracony. A trzecia strona jest taka, no, żeśmy tak z matką rozmawiali, a proszę ciebie, o tobie, o tej twojej. Jak ta twoja się nazywa? No, Aldona. Aldona! A matka cały czas Al Capone, Al Capone. Al Capone! Bo ja ci pasuje ten cały Al Capone, proszę ciebie, to nie ma na to czekać, tylko proszę ciebie się zeń, bo cię inaczej to cię tylko w lata wpędzi, potem w dupę kopnie i będziesz taki stary dziad w białej czapce siedział w rowie liczył samochody. Jak ci pasuje, to proszę ciebie się zeń, tak ci powiem, że z tymi dziewczynami to tak na początku jest jedna taka, druga śmaka, po paru latach to tak się robi jedno i to samo. I tak wszystkie będą grube. Także nie bierz chudej, bo zgrubienie, bierz grubą, bo zostanie taka jak jest. Koniec mojej strony.